24 maja wspominamy świętych męczenników, Donacjana i Rogacjana. Byli oni braćmi pochodzącymi z rodziny pogańskiej. Żyli w Nantes w III wieku. Donacjan, choć młodszy, był już chrześcijaninem. Rogacjan jeszcze katechumenem. Jako męczennik przyjął tak zwany chrzest krwi. Być może do chrztu przygotowywał ich inny brat, nieznany z imienia. Od starożytności zwani są dziećmi nantyjskimi, ponieważ ponieśli śmierć w młodym wieku. Powodem skazania braci na męczeństwo była odmowa złożenia ofiary pogańskim bogom, Jowiszowi i Apolinowi. Donacjan i Rogacjan zostali zamordowani w czasie prześladowania chrześcijan za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana, prawdopodobnie w roku 287. Módlmy się. Panie nasz Boże, napełnij nasze serca radością w pełen chwały dzień świętych męczenników Donacjana i Rogacjana, którzy dzięki Twojej łasce wyznawali wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna i za tę wiarę przelali krew swoją. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.